kochani, na trzecich naszych warsztatach. I takich pierwszych, na takim pierwszym spotkaniu, które chciałbym rozpocząć, już wchodzenie w takie praktyczne elementy, omawianie sobie ich dalej. Ale na początku chciałem jeszcze raz podkreślić, że to wszystko, co pada tutaj dzisiaj i co będzie padało na kolejnych warsztatach, należy brać tylko i wyłącznie razem z tym, co padło na pierwszych warsztatach i na drugich warsztatach i oczywiście z całkowitym nauczaniem, które jest w Kościele, tak? Nie przyjmujemy niczego inaczej, jak tylko z tamtym zrozumieniem. Pierwszą część chciałbym tak naprawdę rozpocząć od takiej analizy i rozważań, co lepsze. Umowa o pracę czy działalność gospodarcza, ale już od razu rozwieję Wasze wątpliwości, że w ogóle moim celem nie jest udzielenie odpowiedzi. Ja w swoim życiu podjąłem już decyzję i dzisiaj chciałbym dostarczyć Wam kolejnych informacji, które pomogą Wam, jeśli zastanawiacie się, tak, w jakiej formule dalej rozwijać się. Czy rozwijać się w formie umowy o pracę, czy w formie działalności gospodarczej, to te informacje mają Wam pomóc w podjęciu decyzji, w którym kierunku iść i rozwijać się. Chociaż ja generalnie osobiście uważam, że na poszczególnych etapach rozwoju każdego z nas mogą występować różne formuły. Może być tak, że w jakimś czasie odpowiednim będzie umowa o pracę, a za jakiś czas będzie to działalność gospodarcza. Natomiast generalnie to, co chciałbym powiedzieć, to co z moich obserwacji i przekonań w ogóle jest ważne, to uważam, że prawidłowy wzrost w Bogu, kiedy dochodzimy już do tego miejsca, że w zasadzie nic, ale kompletnie nic nie musimy, że możemy się w ogóle położyć, że nie musimy się napinać, że wzrost, prawidłowy wzrost powoduje, jest wprost proporcjonalny do wzrostu poczucia odpowiedzialności. I każda inna formuła uważam, że jest zwiedzeniem. Prawidłowy rozwój powoduje, że rośnie w nas odpowiedzialność. Jesteśmy coraz bardziej świadomi, jesteśmy w stanie jakby rozpoznawać rzeczy. Mówię o tym, ponieważ chociażby na różnych pułapach, zanim jeszcze wejdę w omawianie kolejnych rzeczy, pojawiają się jakieś takie popularne nurty, wiecie, na przykład sporo młodych osób zastanawia się, czy dalej studiować. Generalnie możesz nie studiować, jeśli masz takie objawienie, jesteś tego pewien. Natomiast studia, moim zdaniem, są narzędziem, z którego trzeba potrafić korzystać. Nigdy nie można postawić jakichkolwiek studiów w pozycji bałwana, ale jest to narzędzie. Jeśli nie skorzystasz z tego narzędzia, w pewne miejsca nigdy nie wejdziesz. Do pewnych ludzi nigdy nie dotrzesz i pewne drzwi będą dla Ciebie zamknięte. Oczywiście, w ponadnaturalny sposób możesz to łamać, możesz wchodzić, możesz się przemieszczać. Ale dużo prościej może być wykorzystywać to narzędzie, tak, i poruszać się jakby w szerszych kręgach. Jeśli chodzi o takie docelowe formy aktywności zawodowej już przez rozwinięte jednostki, czyli ja rozumiem przez te osoby, które regularnie biorą na warsztat swoją duszę, zastanawiają się, w ogóle analizują, rozmyślają o swoich pragnieniach, o swoich talentach, o swoich powołaniach, kim są w Chrystusie, analizują swoją tożsamość w ogóle i cel swojego jestestwa tutaj na ziemi. Uważam, że w zakresie takiej aktywności zawodowo-biznesowej są takie trzy formuły, które można wybrać. Pierwszą jest własna działalność gospodarcza. Prowadzenie przedsiębiorstwa, bądź jako jednoosobowa działalność gospodarcza, bądź w formie spółek. O tym też będę chciał dalej mówić częściowo dzisiaj i później w kolejnych cyklach tego warsztatu, ale na własny rachunek. Drugą formułą jest zarządzanie lub kierowanie innymi osobami lub procesami. I to zarządzanie może się odbywać albo w formule także prowadzenia działalności gospodarczej czy jakiegoś kontraktu, jak również w ramach stosunku pracy. I trzecią taką formułą jest wybitny ekspert. Ja kiedyś, mniej więcej rok temu, na warsztatach dzieliłem się z Wami różnicami pomiędzy liderem i ekspertem. I dużo takich też
fałszywych informacji, które uważam, że na ten temat jakby obowiązują, tak? I postrzeganie się osoby, za, jakby bycie liderem za wysługę lat i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam do tego, nie chcę dzisiaj o tym mówić, albo świeżyć sobie ewentualnie materiał z tamtych warsztatów i przypomnieć tam te różnice. Natomiast uważam, że docelowo, tak jak powiedziałem wcześniej, na różnych odcinkach rozwoju możliwe są różne warianty, warianty pośrednie, ale docelowo albo działalność gospodarcza, albo zarządzanie, zarządzanie osobami, zarządzanie procesami, tak? Albo bycie wybitnym ekspertem, tak? Jeśli, nie wiem, produkujesz guziki, tak? To jesteś mistrzem świata w produkowaniu tych guzików, tak? I tutaj jest jakby ta formuła. I pokrótce chciałem przejść do omówienia każdej z nich. Rozpoczynając od własnej działalności gospodarczej. Takie podstawowe, wiecie, ta, w ogóle ta prezentacja będzie taka bardzo kolorowa, tak? Strogata, ale jest to zupełnie świadome, bo nie chodzi tu o formę. Chodzi raczej o przekaz, jaki ma zostawić. Więc własna działalność gospodarcza. Przede wszystkim, to jest bardzo ważne, co chciałbym podkreślić, że jeśli zastanawiasz się nad tym, czy rozpocząć działalność gospodarczą, chciałbym, abyś świadomie podjął tą decyzję, tak? Że samodzielnie zarządzasz swoim czasem pracy i swoimi zadaniami. Jako bardzo ważna jest tutaj samodyscyplina i fakt, że nie masz kontroli zewnętrznej, nie masz stymulacji zewnętrznej. Coś wam powiem, bo jak pisałem tę prezentację, Duch Święty przypomniał mi taką sytuację, jak przed pierwszym rokiem studiów przyjechałem tutaj do Warszawy, musiałem sobie zarobić na wakacje. Pracowałem w klubie studenckim, byłem szklarzem, znosiłem szklanki, ale tam generalnie mieszkałem u takiego kilka lat starszego chłopaka w akademiku i wpadłem kiedyś na pomysł, żebyśmy rozkręcili biznes i robili ankiety. I w ogóle pomysł był świetny. Wiecie, wtedy, nie wymieniając nas, te wszystkie firmy, które dzisiaj są topowymi firmami, jeśli chodzi o robienie ankiet w Polsce, one dopiero gdzieś tam pączkowały. Trafiłem do źródła, do osoby, która bezpośrednio w ogóle otrzymywała zlecenia z zagranicy i powiedziałem w ogóle, bierzemy wszystko. Robimy całą Warszawę, w ogóle robimy Mazowsze, w ogóle zatrudniamy ludzi. No i to był mój wspólnik. Ale mój wspólnik był... Na czym polegała się jego wkład do spółki? Leżał na łóżku, palił szluga, jednego za drugim i na brzuchu miał kalkulator. I co chwilę liczył, ile to on zarobi na tych ankietach, po czym wołał mnie, albo mnie szturchał i pokazywał mi te cyfry z tymi zerami, natomiast w ogóle nie był w stanie ruszyć tyłka, żeby pojechać pod ankiety. Pamiętam, że wiecie, zorganizowaliśmy duże spotkanie. On był bardzo dumny, dowartościował się przez to, że wiele ludzi, którzy w akademiku mieszkali, że teraz będą u niego pracować. Przyszło kilkadziesiąt osób w ogóle, które chciały wykonywać pracę. Natomiast on ciągle siedział w tym fotelu. Słuchajcie. Pojechaliśmy raz, wzięliśmy tylko część ankiet. Ja później nie mogłem go już do autobusu zagonić, żebyśmy pojechali po resztę. I biznes bardzo szybko się rozkleił. Więc tak naprawdę, jeśli my podchodzimy do biznesu w sposób teoretyczny, to mamy teoretyczne pieniądze, tak? I to teoretyczne przychody. Więc to często jest tak mówione jako taki wyświetlany slogan, szczególnie przez osoby, które gdzieś tkwią w formule umowy o pracę, tak? A jakby to było u mnie. Natomiast to trzeba sobie świadomie odpowiedzieć na to pytanie, że nikt nie będzie cię popychał, o której rano wstajesz, w jaki sposób zarządzasz swoimi zadaniami, jak dysponujesz swoim czasem pracy. Oczywiście jest bardzo dużo plusów, tak? Elastycznie możesz go kształtować, ale to spoczywa na tobie. Więc tutaj samodyscyplina i taki rozwój i świadomość tego w ogóle wydaje mi się, że jest bardzo ważna. Kolejna rzecz, która wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nikt inny nie ponosi odpowiedzialności za rozwój twojego biznesu. Bardzo często, kiedy ludzie są w stosunkach pracy czy na umowach zlecenia, jakby szczególnie w tym kraju, bo wytwarza się taka formuła narzekania, tak? I jakby szukania też jakby odpowiedzialności gdzie indziej. Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, tak naprawdę to podjęcie decyzji, że to ja, to moje decyzje, jakby kształtują ten biznes, ja ponoszę odpowiedzialność, w jaki sposób ona będzie się kształtowała, w jaki sposób będzie się rozwijała. Oczywiście ja, tak jak wspominałem wcześniej, ja w tym momencie nie będę tego dodawał. Mówiłem to na pierwszych i na drugich warsztatach. Ja zakładam, że jesteśmy wszyscy wypełnieni Duchem Świętym, jakby w pełni jesteśmy świadomi, kim jesteśmy w Bogu, tak? Jakby wzrastamy i wiemy, jaką mamy siłę przebicia. Natomiast próbuję się jakby rozprawić z pewną formułą mrzonki, jaka jest, tak? Że samo z siebie rozpoczęcie działalności gospodarczej
jakby gwarantuje sukces. Nie, to musi być świadome podjęcie decyzji tego, co ja chcę robić i w ogóle ja chcę to kształtować. Idąc dalej, to ty kreujesz produkt, to ty kreujesz usługę, którą sprzedajesz i ty określasz docelową, grupę docelową twoich klientów. Zakładam, mówię tu o takiej formule, kiedy rozpoczynasz działalność gospodarczą jednoosobową, kiedy dostajesz pragnienia z nieba, dostajesz pomysł, podejmujesz decyzję i zaczynasz odpowiadać. Ja wierzę, że trwając w Bogu, jakby krok po kroku, te rzeczy będą do ciebie przychodzić. Będziesz jakby odbierał kierunki, w których możesz pójść, drzwi, które są otwarte, bo będziesz to widział, tak? Natomiast to są rzeczy, które generalnie jakby musisz wytworzyć dalej, tak? W ślad za rozpoczęciem tej działalności musi pojawić się jakiś produkt lub jakaś usługa. To musi być kompletne. To musi być kompletne tak, żeby mogło trafić na rynek, bo dostarczasz ten produkt czy usługę w 95% przypadków twoimi odbiorcami jest świat. I to świat musi kupić twoją usługę. Oczywiście masz przychylność, którą ustanawiasz sobie w środę na modlitwach stawienniczych, ale generalnie musisz ten produkt wypuścić. Więc finalnie, podsumowując krótko, wprowadzenie a propos własnej działalności gospodarczej. Etap rozwoju twojego biznesu i twoja pozycja na tle konkurencji jest wynikiem decyzji, które podejmujesz, tego, na ile realnie ufasz Bogu, czy się nie wycofujesz, czy kiedy pojawiają się trudności, tak? Odebrałeś pragnienie, poszedłeś za tym pragnieniem, podjąłeś decyzję, wykonałeś jakiś ruch, ale nie ma od razu sukcesu. Pojawia się jakaś trudność, jakaś opresja przyszła. Co wtedy robisz? Co wtedy robisz? Na ile stajesz i realnie ufasz Bogu? No i na ile stajesz w autorytecie? W jaki sposób postępujesz z tymi trudnościami? Czy godzisz się na nie? Czy je rozwalasz jako suwacz? Uważam, że to tak naprawdę pokazuje i te nasze decyzje, nasze zaufanie Bogu i nasz autorytet, jak my się rozwijamy. Jak ten biznes się kształtuje. Okej. Jeśli chodzi o zarządzanie lub kierowanie innymi osobami lub procesami. Bo każdy szafarz zda sprawę ze swego szafarstwa. Ja mówiłem wcześniej na warsztatach o tym, że my przede wszystkim jesteśmy szafarzami i zarządzamy mieniem Boga. To jest bardzo ważne. To jest jakby punkt wyjścia. Ale teraz chcę pójść krok dalej. Jeśli ty nie prowadzisz własnego biznesu, jeśli nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej na własne ryzyko, to musisz zdać sobie sprawę, że kiedy stajesz jako osoba zarządzająca lub kierująca, czy to innymi osobami, czy innymi procesami, to ty jako zarządca podlegasz władzy właścicielskiej. I z tej perspektywy jesteś oceniany. Często, mówię o tym dlatego, że często ludzie mają problem z akceptacją tego. Jakby następuje troszeczkę pomylenie, tak? Roli zarządzania czyimś biznesem, a prowadzeniem własnego biznesu. Idąc dalej, co z tego wynika? Czyli realizujesz cele wyznaczone przez właścicieli lub przełożonych i ponosisz odpowiedzialność za realizację tych celów. Czyli w tej formule kończysz się na to, że jakieś cele są ci postawione. Ty jesteś zarządcą, jesteś wykonawcą, ale coś masz dowieść. Coś masz uzyskać. Masz postawione cele, ale masz samodzielność w ramach albo delegowanego ci zespołu, czy procesu, w zależności jaka to jest struktura, jaka to jest formuła, jeśli chodzi o zarządzanie. Czyli ty i tylko ty, jako zarządca, ponosisz odpowiedzialność, jakich ty użyjesz narzędzi, sposobów, w jaki sposób ty sobie zbudujesz proces, jaką obierzesz strategię, aby osiągnąć ten cel, który został ci wskazany przez właścicieli. I to jest ta różnica. Ja jeszcze raz to podkreślę, że inaczej, kiedy działasz, na własny rachunek prowadzisz własną działalność, tak? Czy sam jesteś sobie sterem, żeglarzem, okrętem, ty określasz charakter i pułap. Natomiast kiedy wchodzisz w formułę, że zarządzasz czyimś biznesem, tak? To musisz zdać sobie sprawę, tak? Że podlegasz jego celom jako właściciela w tym zakresie. I z tego pułapu jesteś rozliczany, tak? Natomiast zachowujesz cały czas samodzielność w tym, w jaki sposób
w jaki sposób kształtujesz sobie te twoje zarządzanie. I musisz też mieć świadomość, która jest bardzo ważna, że w tym wypadku twoje decyzje wpływają na funkcjonowanie, na rozwój i na pozycję całej firmy. Że skutki twojej decyzji dotyczą również innych osób, które ci podlegają, czy które z tobą współpracują. No to tutaj nawiązuje do tego poczucia odpowiedzialności, także jakby świadomego podejmowania decyzji, że kiedy wzrastamy w Bogu, my tak rozumiemy te rzeczy, tak? Ja nie mówię tutaj w ogóle, moim celem nie jest kwestia kształtowania jakiegoś napięcia czy spinania, bardziej świadomości, że to są ważne rzeczy, że kiedy stajemy w miejscu zarządu, tak? I zarządzamy innymi, tak? To skutki naszych decyzji dotyczą innych. Nasze sukcesy mają na nich wpływ, nasze porażki też często mają na nich wpływ. Trzecia funkcja wybitnego eksperta. Bardzo często odpowiedzialność jest ograniczona do bardzo wąsko nawet zdefiniowanego zakresu zadania. Bardzo duża stabilizacja zazwyczaj jest. Czasami nawet stagnacja. Bardzo często jest to powtarzalność i przewidywalność pracy. Tak? Te same obowiązki. Wąski zakres, tak? Ale powtarzalny. Brak konieczności stałego podejmowania kluczowych decyzji. Czyli nadal tutaj podtrzymuje tą stabilizację. Duży komfort pracy. Mało decyzji, stabilizacja, rozwój w jakiejś wąskiej dziedzinie. Natomiast możliwość doskonalenia zawodowego i naukowego w danej specjalizacji. Jest bardzo dużo czasu, żeby w tej konkretnej dziedzinie, w której jest się ekspertem, w której definiujemy się, że jesteśmy ekspertami i że tą drogą właśnie chcemy iść. Bo ja podkreślę to jeszcze raz. Ja w ogóle uważam, że tych rzeczy nie ma hierarchii w tych rzeczach. Nie można powiedzieć, że działalność gospodarcza jest lepsza niż wybitny ekspert czy zarządzanie. Ja nie wiem, jak ty odbierasz i poprzez swoje pragnienia i poprzez swoje powołanie w czym ty się czujesz najlepiej. Jeśli niewygodnie ci jest w butach lidera i nie czujesz pędu na tego, żeby zarządzać, możesz kształtować się jako ekspert, ale tutaj dlatego celowo podkreślam wybitny ekspert, bo masz wszelkie formuły do tego, żeby doskonalić się i być mistrzem świata w swojej dziedzinie. A my szczególnie, mając Boga w sobie, to w ogóle jesteśmy mistrzami nad mistrzami, tak? I to jest cel. I chodzi o to, żeby być tego świadomym. Że ja nie muszę konkurować z kimś, że mój sąsiad prowadzi własną działalność, ja, drugi sąsiad, nie wiem, zarządza jakimś biznesem, ale ja w ogóle nie chcę, ale też. Możesz rozwijać się jako wybitny ekspert, tylko rozpoznaj. To jest bardzo ważne, żeby rozpoznać to, która formuła to nasze buty. Żeby nie kopiować, tak? Często jest tak, że jak pojawia się silny lider, to wokół ludzie myślą, że muszą mu dorównać i też być silnymi liderami, ale wcale nie chcą nimi być. Po 3 latach są zmęczeni. Generalnie, nie wiem, firma jest katastrofa, tak? Bo wychodzą co chwilę jakieś trupy z szafy generalnie, które gdzieś tam przez jakiś czas ktoś chował, dlatego że on nie potrafił tego, on się źle w tym czuł. To jest bardzo ważne, słuchajcie, bo tak naprawdę jeśli mamy być szczęśliwi, mamy się jakby realizować i tak naprawdę każdemu z nas zależy na tym, żeby dopełnić biegu i wypełnić cel, to my musimy wiedzieć. Musimy wiedzieć, my musimy jakby szukać tej odpowiedzi, napierać na nią, żeby wiedzieć jaka ta nasza droga jest. Ostatni aspekt związany z wybitnym ekspertem, ciągle będę powtarzał wybitnym, zminimalizowany lub ograniczony wpływ na kierunki działalności i rozwój firmy lub organizacji, czyli brak dojrzałości biznesowej. Nie rozwijasz się wtedy jako... Nie rozwijasz się w biznesie, rozwijasz się w jakiejś specjalizacji. Tak? I to nie można tego mówić. Tak? Chciałem powiedzieć też kilka słów na temat rodzajów umów o pracę. Bardzo wstępnie, bardzo, bardzo ogólnie, jeśli ktoś będzie zainteresowany zgłębieniem tego tematu bardziej, możemy go później rozwijać. Generalnie umowy o pracę
Są trzy. Pierwszy rodzaj to umowa na okres próbny. Taka umowa u danego pracodawcy może być tylko jedna. Jest to zasada ogólna. Okres obowiązywania takiej umowy jest minimalny 2 tygodnie, maksymalny 3 miesiące. Ale patrząc na punkt 1 i punkt 2, jeśli prowadzisz działalność, chcesz zatrudnić kogoś na umowę o pracę na okres próbny, zatrudnisz go na 2 tygodnie, po 2 tygodniach chciałbyś jeszcze raz na 2 tygodnie na okres próbnego zatrudnić, to już go nie zatrudnisz, bo tylko pierwsza umowa jest jako umowa na okres próbny, więc tutaj należy podjąć decyzję, jaki ten okres próby jest, czy to jest od 2 tygodni do 3 miesięcy. Jak najbardziej istnieje możliwość wypowiedzenia takiej umowy i okres wypowiedzenia takiej umowy, on zależy od tego, na jaki czas ona została zawarta. Jeśli na 2 tygodnie, to jest to 3 dni, jeśli na 3 miesiące, to jest to 2 tygodnie. Ta umowa o pracę, jeśli zaczynasz też pracę na takiej umowie, też daje ci prawo do urlopu. To jest pierwszy rodzaj umowy. Drugi rodzaj umowy to jest umowa na czas określony. Po ostatnich zmianach, zasada ogólna, bo tutaj nie mówimy o wyjątkach, maksymalnie można zawrzeć z jedną osobą, jeden pracodawca może zawrzeć 3 umowy na czas określony. Przy czym łączny okres zatrudnienia pracownika na czas określony nie może przekraczać 33 miesiące. Tak? Czyli po 33 miesiącach, jeśli pracujesz dłużej i miałeś do tej pory cały czas umowy na czas określony, taka umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Taką umowę po ostatnich zmianach przez jakiś czas nie można było wypowiedzieć umowy na czas określony zawartej na okres do 6 miesięcy, dzisiaj już można. Czyli jest okres wypowiedzenia od 2 tygodni do 3 miesięcy i przysługuje prawo do urlopu. Trzecia, ostatnia kategoria umów o pracę to umowa na czas nieokreślony. Czwarta kolejna umowa na czas określony z automatu przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Oczywiście umowę na czas nieokreślony można zawrzeć od razu. Można rozpocząć pracę u kogokolwiek od razu w formule umowy na czas nieokreślony. Umowa zawarta, tu już wspominałem, na czas dłuższy niż 33 miesiące przekształca się w umowę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i też jest od 2 tygodni do 3 miesięcy. I kolejny punkt jest bardzo ważny, kiedy w praktyce te umowy są zawierane. Pozostałe w zasadzie nie różnią się, dzisiaj można każdą z nich wypowiedzieć. Umowy na czas nieokreślony też można wypowiedzieć, ale wypowiadając umowę zawartą na czas nieokreślony, należy uzasadnić to wypowiedzenie. Ono musi mieć merytoryczne argumenty, tak? I pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu, jeśli ono narusza jakieś reguły. Ja nie chcę wchodzić w te reguły, tak? Natomiast to nie jest już taki automat, że w każdej chwili można podjąć sobie decyzję o rozwiązaniu umowy na czas nieokreślony i jak najbardziej przysługuje prawo do urlopu. Czy to są takie podstawowe informacje, które kiedy zaczyna ktoś umowę, jak wyglądają jego prawa w zakresie wypowiadania umowy? Natomiast jeśli planujecie zatrudnianie w formie umowy o pracę, to również dobrze jest zaplanować ścieżkę, jaką dane osoby mają przejść, kiedy, jaka formuła, kiedy ma być umowa na czas nieokreślony. Tak dobrze, żeby taki pracownik był już sprawdzony i wiarygodny. Proszę bardzo. Jednoosobowa działalność gospodarcza. Dzisiaj mówimy ogólnie i mówimy hasłowo. Chciałem skupić się na wybranych formach opodatkowania. Czyli jeśli zamierzacie, zastanawiacie się, tak? To zasady ogólne dotyczące każdego, który nie wybierze innej formuły. Dwa progi podatkowe. Próg 18% od dochodu do łącznej kwoty uzyskanego dochodu 85 tysięcy złotych. Więc teraz, jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, robisz sobie mniejszy lub większy biznesplan, jakąś kalkulację, zakładasz, ile miesięcznie zarobisz, zakładasz, jakie będziesz miał koszty, jesteś w stanie ten dochód, czyli przychód minus te koszty, czyli przychód, czyli ten twój obrót pomniejszony o koszty, które ponosisz w związku z uzyskaniem tego obrotu, czyli tą kwotę dochodu, jaką uzyskujesz,
czy przekroczysz 85 tysięcy, czy nie przekroczysz 85 tysięcy. Często, będę mówił jeszcze jako inny formuła, ale co do zasady, jeśli nie przekroczysz, to to rozwiązanie może być optymalne, żeby pozostać na zasadach ogólnych, tak? 18% podatku od dochodu do kwoty 85 tysięcy. Maksymalna kwota wolna od podatku, tutaj też są różne kwoty wolne od podatku, jeśli masz ten niewielki przychód na początku działalności, to 6600 po ostatnich zmianach możesz sobie odliczyć. Podatek za dany miesiąc, czyli powiedzmy podatek za marzec 2017, płacisz do 20 kwietnia, czyli do 20 następnego miesiąca, tak? Przez chwilę możesz jeszcze poobracać tymi środkami, tak? Będąc opodatkowany na zasadach ogólnych, masz możliwość korzystania z ulg podatkowych. Praktycznie wszystkich, które są, tak? Niektóre są dedykowane do poszczególnych osób, ale generalna zasada, możliwość korzystania z ulg podatkowych. Częściowo albo jest to ulga od kwoty wyliczonego już podatku, albo pomniejszająca dochód. I w tym wariancie istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się małżonków, co często też powoduje po dokonaniu obliczeń zmniejszenie kwoty realnie płaconego podatku. Druga forma, bardzo popularna wśród osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie będę wchodził teraz jakby w szczegóły, kiedy to jest możliwe, kiedy to nie jest możliwe. Generalnie istniejąca, dopuszczalna, to podatek liniowy 19%. Jeśli chodzi o osoby podlegające jednoosobowej działalności gospodarczej, zasada ta sama. Płatny do 20 następnego miesiąca, natomiast brak możliwości korzystania z większości ulg podatkowych. Na przykład, jeśli przelewasz dziesięcinę i chciałbyś odliczyć sobie tego rodzaju darowizny od podatku, przy podatku liniowym tego nie zrobisz. Brak możliwości wspólnego rozliczania małżonków. I tu jest bardzo ważne, żeby, bo na początku roku, nie pamiętam dokładnie do którego, bodajże do 20 stycznia, składa się oświadczenie co do formy opodatkowania za dany rok. Czyli taką kalkulację trzeba zrobić. No bo jeśli zostaniesz na zasadach ogólnych, te przychody przekroczą rocznie te 85 tysięcy, no to 32% będziesz oddawał samego podatku, licząc pozostałe koszty, które są. Tak więc warto to policzyć i świadomie podjąć decyzję. Trzecią, z tą, którą chcę bliżej jakby omówić, to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. I on dotyczy, tutaj tak z grubsza tylko sobie o tym powiemy, przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli tam określonego przychodu w zeszłym roku poprzednim, za 2016 rok to jest 644 tysiące i dodatkowo limit przychodów do kwartalnego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie może przekroczyć 107 tysięcy na rok. Ale o co chodzi? To są kwestie jakieś tam formalne. Natomiast to jest ryczałt, który jest od przychodów ewidencjonowanych dla poszczególnych zawodów i są określone stawki. Więc jeśli ty teraz kalkulujesz biznes i jakaś z tych stawek się łapie się do tego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to warto jest zrobić taką symulację i policzyć sobie, czy mi będzie lepiej w zasadach ogólnych, czy mi będzie lepiej w podatku liniowym, czy może właśnie w tym ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Stawka 20% to jest, tak sobie hasłowo teraz mówimy, na przykład nauczyciele, lekarze, tłumacze. Stawka 17% zarządzanie nieruchomościami. 8,5% prowadzenie przedszkola. 5,5% roboty budowlane. 3% działalność gastronomiczna. Jaka jest różnica? W tym wypadku podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy płacony jest od dochodu, tak? Czyli mamy przychód, to jest ta część, którą wypracowaliśmy i mamy koszty, tak? Odejmujemy koszty od przychodu i od tego płacimy podatek w przypadku tego zasad ogólnych i podatku liniowego. Przy ryczałcie nie odliczamy kosztów. Podatek według tej stawki 20, 17, 8,5, 5,5 czy 3 płacimy od przychodu, czy od tego obrotu, który sobie wypracowaliśmy. Nie możemy sobie tych kosztów tutaj odliczyć. Jeśli prowadzimy kilka działalności, możemy sobie rozliczać ryczałt według różnych stawek, tak? Jeśli prowadzisz przedszkole,
powiedzmy 8,5 i jeśli jako tłumacz 20%. Tak, czyli tutaj istnieje dowolność. I taka krótka tabela jeszcze z podsumowaniem. Troszkę nam się widok rozjeżdża. Tutaj mamy 4. Dodatkowo jest wyszczególniony jeszcze PIT klasyczny. To jest ten podatek na zasadach ogólnych. PIT liniowy, też omówiliśmy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Karta podatkowa też dotyczy raczej niewielkich działalności gospodarczych, dlatego na razie jej jakby nie omawiało, ona nie zawsze korzysta. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, to możemy też później ten temat rozwinąć. Czyli tak, zakres podmiotowy, czyli kto może podlegać temu podatkowi 18 czy 32%. Wszyscy przedsiębiorcy oprócz spółek kapitałowych. O spółkach powiemy sobie za chwilę. PIT liniowy też. Wszyscy przedsiębiorcy oprócz spółek kapitałowych. Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych jest to uzależnione od przychodu za zeszły rok, a przy karcie podatkowej to są wyselekcjonowani przedsiębiorcy raczej o niewielkich działalnościach gospodarczych. To jest taka bardzo uproszczona formuła. Podstawa opodatkowania, czyli to, od czego naliczany jest podatek, tak? Przy picie klasycznym, te 18,32, to jest, tak jak wspominałem, dochód, czyli przychód minus koszty. Przy picie liniowym, dochód, czyli przychód minus koszty. Przy ryczałcie przychód, tak? A przy karcie podatkowej ta wysokość jest ustalana przez fiskusa z góry. Stawki podatku, 18,32 na zasadach ogólnych, 19% liniowy i różnorodne stawki przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Czy można potrącać koszty? Już też omawialiśmy. Tak przy klasycznym, tak przy liniowym, nie przy ryczałcie, nie przy karcie podatkowej. Ulgi. To jest ważne, bo to tak naprawdę trzeba od początku sobie zaprojektować. Jakie będziemy mieli przychody, jakie będziemy mieli koszty, z jakich ulg chcielibyśmy korzystać, co jest dla nas optymalne. Ulgi. Cały pakiet do skorzystania w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych. Przy picie liniowym tylko wybrane. Przy ryczałcie cały pakiet oprócz ulgi rodzinnej, kosztów kwalifikowanych, to już nie będziemy w szczegóły wchodzić. Również prowadzenie ksiąg rachunkowych, to też jest ważne, bo jeśli prowadzisz działalność, ktoś ci musi tą rachunkowość prowadzić. Tak, w zależności od tego, jaka to jest formuła, to jest też koszt miesięczny, który w związku z tym ponosisz. Pełna ewidencja przy picie klasycznym i przy picie liniowym. Ewidencja przychodów, no bo kosztów nie rozliczamy, przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych i uproszczona ewidencja przy karcie podatkowej. Czy rozliczamy się z małżonkami? Tak przy klasycznym, nie przy liniowym i nie przy pozostałych formułach opodatkowania. I krótkie jeszcze podsumowanie. Przy umowie o pracę opodatkowanie na zasadach ogólnych. Tak? W zależności od tego, jakie wynagrodzenie uzyskasz, 18 lub 32%. Przy działalności gospodarczej możesz zdecydować. Możesz wybrać sobie odpowiednio wcześniej, w jakiej formule chcesz to prowadzić i w jakiej formie opodatkowania. Przy umowie o pracę masz gwarancję minimalnego wynagrodzenia przy pewnym etacie w tym roku podniesione z 1850 do 2000 brutto. Przy działalności gospodarczej brak jakichkolwiek gwarancji, brak jakichkolwiek zabezpieczeń w zakresie minimalnej wysokości wynagrodzenia. Co sobie wyrobisz, tyle masz. Jak powiedziałem, jak nie wyrobisz nic, to teoretyczny biznes, teoretyczne pieniądze. Wynagrodzenie netto przy umowie o pracę, czyli to, co dostajesz na rękę bez podatku i bez składek ZUS, stanowi około 70% wynagrodzenia brutto. Tak? 70% dostajesz do ręki. No, w przypadku działalności gospodarczej ten dochód jest uzależniony od formy opodatkowania, tak, która została wybrana wcześniej. Jeśli chodzi o sam ZUS. ZUS w przypadku umowy o pracę to jest około, ten łączny wymiar to jest około 13% i on się zawiera w tych 30%. Tak? Te 30%, które jest punkt wyżej wskazane, to jest zaliczka na podatek plus ZUS, ale sam ZUS to 13%. W przypadku działalności gospodarczej to ty decydujesz, jaki ZUS płacisz. Normalna stawka ZUS-u, pełna, tak zwany duży ZUS, który jest od wynagrodzenia chyba przeciętnego według wskaźników GUS-owskich obliczany, on aktualnie wynosi 1172,56 zł.
Czyli jeśli masz pełny, jeśli masz duży ZUS, miesiąc w miesiąc musisz to zapłacić. Czy masz przychód, czy nie masz, czy się stoi, czy się leży, ZUS się należy, tak? Generalnie ta zasada jest. Mały ZUS, pierwsze 2 lata prowadzenia działalności, no i później jeszcze możliwość powrotu po tam 5-letniej przerwie, 487,90, czyli na starcie ta składka może wynosić przez pierwsze 2 lata, jeśli rozpoczynasz działalność, 487,90. Ok, to była ta część, która mam nadzieję, że w jakiś sposób pomoże Wam zastanowić się nad kwestią, po pierwsze, tego, w którym kierunku chcecie się rozwijać, czy własnej działalności gospodarczej, czy osoby zarządzającej osobami lub procesami, czy wybitnego eksperta, no oraz w podjęciu decyzji, czy jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, w jakiej formie również opodatkowania. Natomiast chciałbym przejść teraz do drugiej części i pokrótce omówić sobie tematy spółek, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważne, bo często powstają wspólne inicjatywy, w Kościele również, i ważne jest to, żebyśmy świadomie byli w stanie skorzystać z tego, co jest przygotowane, tak? Żeby nie budować czasami sztucznych takich figur, dlatego że jakby nie wiemy, że możemy budować coś prościej, co się wiąże też z mniejszymi kosztami. Pokrótce. Spółki dzielą się na spółki cywilne, spółki osobowe i spółki kapitałowe. I to jest jakby podstawowy podział spółek. Innych spółek nie ma. Spółki cywilne to spółki cywilne. Spółki osobowe dielą się na spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki komandytowo-akcyjne. 4 rodzaje spółek osobowych. Spółki kapitałowe, na spółki ZO i na spółki akcyjne. Jaka jest różnica? W ogóle ideą spółki osobowej jest to, że łączą się osoby. Nie ma, a ideą spółek kapitałowych jest to, że łączą się kapitały, czyli przenikają się kapitały. Czyli spółki osobowe oparte są na ludziach, no niekoniecznie na ludziach, bo mogą być osoby fizyczne, mogą być też osoby prawne tymi wspólnikami, ale podmiotowo, a spółki kapitałowe na kapitale, na udziałach lub akcjach. I chciałem teraz omówić pokrótce 4 rodzaje spółek, które uważam, że najczęściej występują lub powinny występować najczęściej, kiedy rozważamy jakąś formułę wspólnego prowadzenia biznesu. Zacznę od spółki cywilnej. Ona jest stosunkowo najprostsza, ale ma też swoje ryzyka, co będzie widać na końcu. Spółka cywilna, ona w ogóle sama w sobie nie posiada odrębnego majątku. Nie istnieje coś takiego jak majątek spółki cywilnej. Ona nie jest w ogóle odrębnym podmiotem. To jest w ogóle umowa. To jest umowa, to jest kontrakt pomiędzy wspólnikami i oni się zobowiązują dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, tak? Do wypracowania jakiegoś zysku, oni mogą sobie to jakby zdefiniować to, ale to w ogóle nie ma czegoś takiego jak majątek spółki cywilnej. Majątek spółki cywilnej to jest majątek Kowalskiego i Nowaka, którzy założyli spółkę cywilną. Związali się umową. Przy spółce cywilnej nie ma regulacji o minimalnej wartości kapitału początkowego i generalnie są bardzo niewielkie koszty związane w ogóle z założeniem i funkcjonowaniem takiej spółki. Do jej zawarcia wystarczy zwykła forma pisemna, tak? Czyli spotkanie Nowak-Kowalski z pisemną umowę spółki i są spółką cywilną. Tak? Bardzo duża swoboda w kształtowaniu postanowień umowy spółki. Można sobie dowolnie jakby modelować, co chcemy, jak ta nasza umowa w ogóle pomiędzy nami wygląda. W zasadzie jest niewiele jakichkolwiek obostrzeń w tym temacie. Bardziej wynikają one z tego, że nie możemy po prostu naruszyć przepisów obowiązującego prawa, tak, dobrych obyczajów czy zasad współżycia społecznego, tak zwane. Wspólnicy nie płacą odrębnego podatku od wyników spółki. Czyli nie ma czegoś takiego, że spółka cywilna płaci podatek. Bo nie ma majątku, więc nie płaci podatku. To wspólnicy
rozliczają podatek od prowadzonej działalności gospodarczej według wybranej przez siebie formy opodatkowania. Czyli jedną formę opodatkowania może mieć Nowak, drugą może mieć Kowalski, tak? I oni gdzieś tam sobie też prowadzą działalności gospodarcze, jeden swoją, drugi swoją. Przy tym prowadzą sobie spółkę cywilną, no i jakby z wyników tej spółki, znaczy wypracowanych przez tą spółkę, przez tą umowę działań, wchodzą przychody bezpośrednio do ich majątków i według wybranej formy opodatkowania oni płacą podatek jak od własnej działalności. Każdy wspólnik jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki, bo tutaj mamy takie dwa obszary. Prowadzenie spraw spółki to jest działanie wewnątrz spółki, tak? Czyli kto ma władzę w spółce, kto może podejmować decyzje. To jest prowadzenie spraw spółki. Jeśli mówimy o reprezentacji spółki, to mówimy na zewnątrz. To są dwa różne pojęcia. Nie zawsze osoba, która ma prawo prowadzenia spraw spółki, może ją reprezentować na zewnątrz i odwrotnie. Więc jeśli chodzi o prowadzenie spraw wewnątrz spółki, działanie wewnątrz spółki, każdy wspólnik jest do tego uprawniony i każdy wspólnik jest również uprawniony do jej reprezentacji. Przy sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności nie jest wymagana uchwała wspólników, tak? Czyli jeśli byłby tam jakiś wielki jeden przedmiot majątkowy, tak wtedy jest wymagana taka uchwała, żeby na przykład zbyć ten przedmiot, tak? W pozostałym zakresie, co do zasady, wspólnik działa sobie, każdy może działać sam. I to jest dosyć w świecie, szczególnie wśród prawników, nie jest to w ogóle forma popularna działania. Ponieważ solidarna odpowiedzialność każdego wspólnika za zobowiązania spółki całym majątkiem osobistym. Czyli co Nowak zrobi? Za to Kowalski odpowiada. Całym swoim majątkiem. I nie ma tutaj jakiejkolwiek formuły ograniczenia. Więc tak, spółka cywilna. Fajnie ją zawrzeć. Prosto spotykamy się na kolanie, mamy spółkę cywilną, generalnie działamy, tak? Natomiast jest kwestia zaufania, tak? Czyli dojrzałości. Z kim my w ogóle zakładamy spółkę? Ja już w ogóle nawet nie wchodzę w tą formułę. Zakładam, że żadna osoba w kościele nie założy spółki z ludźmi ze świata, tak? Bo my nie mamy nic wspólnego w ogóle. To w ogóle jest jakby fundament, tak? Myślę, że to w ogóle warto podnieść na standardy, ale zakładam, że w tym miejscu nie rozważamy takich rzeczy, tak? Natomiast musimy jakby zdawać sobie sprawę, że jest coś takiego jak solidarna odpowiedzialność całym majątkiem osobistym. I to tyle, jeśli chodzi o spółkę cywilną. Kolejna spółka to spółka jawna. I spółka jawna, to już jest spółka prawa handlowego, nie cywilnego. Spółka jawna jest odrębnym podmiotem prawa. Czyli kiedy podpisujemy umowę spółki jawnej, powstaje nowy podmiot. Spółka jawna. I ta spółka posiada własny majątek. Ta spółka może też nabywać prawa, może nabyć nieruchomość, tak? I ta spółka może też zaciągać zobowiązania. Czyli te prawa i zobowiązania nie jak w spółce cywilnej zaciągane są przez Kowalskiego i przez Nowaka, tylko tutaj występuje już formuła, tak? Kowalski, Nowak, spółka jawna. Występuje Kowalski prowadzący swoją działalność gospodarczą, na przykład występuje Nowak prowadzący swoją działalność w jakimś tam zakresie, tak? I oni zakładają spółkę Kowalski, Nowak, spółka jawna i to jest niezależny podmiot prawa, który może korzystać z wszelkich dobrodziejstw. Do zawarcia spółki jawnej wystarczy także zwykła forma pisemna, czyli nie trzeba iść do notariusza, żadnych kosztów, umowa, kartka, spółkę jawną zawieramy. Mogą ją powołać co najmniej dwa podmioty i podlega ona rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Przedsiębiorców. I powstaje z chwilą wpisu do rejestru, tak? Czyli zawieramy sobie umowę, kompletujemy wniosek, wysyłamy wniosek do sądu, sąd wbija, w tym momencie przyjmuje się spółka jawna, istnieje i działa, ma podmiotowość prawną. Nie ma czegoś takiego, to też wydaje mi się, że ważne, żeby powiedzieć, ponieważ to są spółki osobowe, spółki jawne są spółki osobowe, więc nie ma czegoś takiego, że Kowalski z Nowakiem zawierają spółkę jawną, mają po 50% udziałów i Nowak w pewnym momencie mówi, to ja zbywam moje 50% udziałów. Nie, to są tak działają spółki kapitałowe. Takiej formuły udziałów w spółce jawnej nie ma. Jest taka formuła jak ogół praw i obowiązków wspólnika.
i ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. To bardzo ważne. Wiem to z doświadczenia. Jeśli tego umowa nie przewiduje, to w naturalny sposób jest trudno. Dodatkowo, jeśli umowa spółki nie przewiduje odrębnych postanowień do przeniesienia, wymagana jest zgoda pozostałych wspólników. Czyli po pierwsze, musi być informacja, że można przenieść ogół praw i obowiązków. Tak? Po drugie, jeśli nie napiszemy w jakiej formule, czy na przykład wystarczy 80%, można to zrobić nie udziałów, tylko prawa do udziału w zysku, w ten sposób można to wartościować, ale jeśli w żaden sposób tego nie zrobimy, nie określimy, to każdy wspólnik musi wyrazić zgodę, abyś tu mógł z niej wyjść. Po pierwsze, musi być na to paragraf w umowie, po drugie, każdy musi wyrazić zgodę. Blokada jednego, chociażby miałby prawo do 1% udziału w zysku, powoduje, że nie przeniesiesz praw i obowiązków tej spółki. Więc wiecie, to mówię o tym dlatego, że fajnie jest zawierać szybko, proste umowy spółki, natomiast to są rzeczy, które warto uwzględnić gdzieś tam w planach, żeby świadomie w ogóle te spółki kształtować. Każdy wspólnik spółki jawnej jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, czyli działania wewnątrz spółki oraz do jej reprezentacji na zewnątrz. Natomiast w umowie można określić, że jest inaczej. Czyli jeśli podpisuje umowę, nie wiem, Nowak, Kowalski, Ksiński i oni mówią OK. I Ksiński będzie miał 10% udziału w zysku, a i Ksiński nie będzie prowadził spraw spółki i nie będzie je reprezentował. Teoretycznie jest wspólnikiem, ale w umowie można to zapisać, że Kowalski i Nowak tylko mają prowadzenia praw spółki i Ksiński wtedy tylko może się wypowiadać w kwestiach przekraczających zwykły zarząd, takich najważniejszych, to wtedy do niego głos jest ważny. W pozostałej rzeczy jest wyłączony. Jest takim wspólnikiem, nie wspólnikiem tak naprawdę. Spółka jawna, to jest ważne też, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, jest podatnikiem VAT. Czyli VAT sobie rozlicza, tak, w zależności płaci i rozlicza należny, naliczony, natomiast nie płaci podatku dochodowego spółka jawna. Ma swój majątek, ma swoje wyniki, ale podatku jako takiego nie płaci. Wspólnicy nie płacą odrębnego podatku dochodowego od wyniku spółki, płacą prowadzonej działalności gospodarczej według wybranej przez siebie formy opodatkowania. Tu mi się chyba literówka jakaś albo płacą odrębnego podatku od wyniku spółki. Oczywiście, że płacą wspólnicy. Wspólnicy płacą, czyli ten wynik proporcjonalnie do prawa udziału w zysku powiększa ich wynik działalności gospodarczej i każdy ze wspólników płaci podatek sam. Spółka nie płaci podatku dochodowego, tak? Pomimo, że ma swój majątek, to wspólnicy go rozliczają zgodnie z wybranymi przez siebie formami opodatkowania, tak? Jak liniowy, to liniowy, jak na zasadach ogólnych, to na zasadach ogólnych, to już każdy sam. Jak najbardziej. Każdy jakby sam. Tutaj osobowo jest to ustalane. I teraz tak. Dłużnik ponosi subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Dłużnik, chodziło mi tutaj o wspólnika. W pierwszej kolejności egzekwowane są roszczenia z majątku spółki, ponieważ spółka ma swój majątek, czyli w pierwszej kolejności, jeśli pojawiają się jakieś roszczenia, egzekwowane jest to z majątku spółki. Natomiast jeśli się okaże, że w spółce tego majątku nie ma, to wspólnicy odpowiadają solidarnie swoim osobistym majątkiem. Jest to tak zwana odpowiedzialność subsydiarna. Tak? Czyli w pierwszej kolejności spółka, no ale jak spółka nie ma, no to odpowiedzialność wspólnika całym majątkiem. Jest to inaczej niż w spółce cywilnej, gdzie od razu jest za całym majątkiem, tak? Natomiast tutaj jest ważne, żeby pilnować, jaki jest wynik finansowy w tej spółce, tak? Żeby się nie okazało, szczególnie jeśli jesteśmy wspólnikiem pozbawionym prawa do prowadzenia spraw spółki lub do jej reprezentacji, tak?
że tak naprawdę gdzieś tam za chwilę pojawia się kwestia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania. Spółka komandytowa. Spółka komandytowa posiada trochę różnic w stosunku do spółki jawnej, ale tam, gdzie różnic nie posiada, działa tak samo jak spółka jawna. Przede wszystkim są tam dwa rodzaje podmiotów. Komplementariusz i komandytariusz. Ten, który występuje w nazwie, jak czasami widzicie, Kowalski, spółka komandytowa, to jest komplementariusz. Komandytariusz nigdy nie może występować w nazwie, bo rodzi to dla niego skutki odpowiedzialności za zobowiązania. I teraz różnica, jeśli chodzi o te dwa podmioty. Komplementariusz to jest trochę tak, jak wspólnik w spółce jawnej. Ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki na zasadach wspólnika spółki jawnej, tak? Czyli po tym, jakby się okazało, że majątku spółki nie wystarcza, a komandytariusz tak naprawdę w ogóle nie ponosi odpowiedzialności, bo on ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej, którą można wpisać 500 zł, tak? Określona z góry kwotowo, to jest górna jego odpowiedzialność, jeszcze jak wniósł wkład, to ona jest pomniejszona o wartość tego wkładu, czyli tak naprawdę mamy podmiot, który ponosi odpowiedzialność i podmiot, który albo nie ponosi odpowiedzialności, albo jego odpowiedzialność jest bardzo ograniczona. No ale co za tym idzie? Komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. Można w umowie mu powierzyć takie prawa, ale generalnie jest to, co do zasady, sprzeczne z tą ideą. Ponieważ w spółkach komandytowych chodzi często o to, że komandytariuszem jest jakiś duży podmiot. Jeśli będziesz miał jakiegoś dużego inwestora, tak, to on często będzie chciał wejść jako komandytariusz, zagwarantować sobie prawo do udziału w zysku w spółce, tak, wyłączyć swoją odpowiedzialność, ograniczając ją sumą komandytową, ale ty, jako komplementariusz, jakby prowadzisz sprawy spółki, reprezentujesz, nakreślasz wynik. W takiej formule to jest bardzo dobre. Tak? Bo to zawsze trzeba każdy model jakiejś współpracy uszyć na miarę, co jest najlepsze. Kto ma podejmować decyzję też, tak? I dlatego komandytariusz, on nie jest co do tego, aby prowadzić sprawa, aby prowadzić sprawy spółki, można mu powierzyć je w umowie, ale w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, tak? Czyli nie da się go całkowicie wyłączyć, tak? Są sprawy w ogóle kluczowe, które on też musi się wypowiedzieć, ale w bieżącym zarządzaniu, kształtowaniu biznesu, jakimś tam rozwoju, określaniu sieci, struktur sprzedaży, produktów, nie ma tam komandytariusza, masz wolną rękę, tak? Jest to dofinansowanie twojego biznesu, żebyś mógł w ogóle... Dajesz szansę, ci nie obchodzi nic niezwykłego. No i nie masz prawa do tego. Prawo, idąc dalej, prawo reprezentowania spółki komandytowej przysługuje komplementariuszowi, czyli komplementariusz z jednej strony prowadzi sprawy spółki, z drugiej strony ją też reprezentuje na zewnątrz. I tutaj komandytariusz nie ma prawa reprezentowania sprawy spółki, może mu zostać udzielona prokura, czyli pełnomocnictwo, tak? W jakimś tam określonym zakresie, czy pełnym do prowadzenia, a jako wspólnik komandytariusz nie może. Mało tego, gdyby komandytariusz dokonał pewnej czynności, będąc komentariuszem i podpisał się na umowie, sugerując z drugiej strony, że jest komplementariuszem, odpowiada całym swoim majątkiem, jak komplementariusz. Gdyby komandytariusz chciał skoczyć do nazwy, będąc komandytariuszem, odpowiada całym swoim majątkiem. Także komandytariusz nie jest od tego, żeby go w ogóle było widać, tak? To jest jakby inwestor, który siedzi z tyłu i się cieszy, że jest komplementariusz, który trzaska dobre wyniki, a jemu płynie zysk. Prawo do udziału w zysku lub w stracie, choć my nie zakładamy strat, reguluje umowa spółki komandytowej, tak? Przy braku postanowień umowy w tym zakresie przyjmuje się, że wspólnicy mają równe prawo do udziału w zysku. No mówię o tym wtedy, żeby nie przełożyć takich rzeczy, tak? Jeśli od początku to ma być w jakiś sposób budowane, że jest jeden podmiot, który wykłada środki albo który jest większym podmiotem, no jeśli nie zawrzecie tego w umowie, no to zysk dzieli się po połowie, tak? Więc warto o tym pamiętać i tego pilnować. A komandytariusz może być więcej niż jeden? Jak najbardziej. Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego,
ale jest podatnikiem VAT-u. Czyli analogiczne rozwiązanie i analogiczna literówka. Wspólnicy płacą odrębny podatek dochodowy od wyników, rozliczają to przy swojej działalności gospodarczej według wybranej przez siebie formy opodatkowania. Więc różnica między spółką jawną a komandytową, tak? W spółce jawnej teoretycznie w takim podstawowym modelu każdy wspólnik może prowadzić sprawy spółki, może ją reprezentować, tak? Ponosi odpowiedzialność na takich samych zasadach. W spółce komandytowej jest komplementariusz, który prowadzi biznes, reprezentuje spółkę, ponosi pełną odpowiedzialność i komandytariusz, którego rola powinna być bardziej inwestycyjna. I ostatnia grupa spółek, której chcę dzisiaj powiedzieć, która jest popularna, to spółki z o.o. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową. Może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie może jedynie zostać zawiązana przez inną spółkę z o.o. Czyli spółka, czasami były takie pomysły, że wspólnik spółki z o.o. jednoosobowo chciał zawrzeć inną spółkę, żeby uciec od odpowiedzialności, więc pewne rzeczy zostały wyłączone. Generalnie jest dowolność, kto może kształtować, kto może zawierać umowę spółki z o.o. Nawet może jedna osoba podjąć decyzję, czy będzie działała jako jednoosobowa działalność gospodarcza, czy jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki z o.o. powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Nie ma tutaj żadnej odpowiedzialności. Jeśli jesteś udziałowcem spółki z o.o. z tego tytułu, że posiadasz udziały, nie ponosisz odpowiedzialności za jej zobowiązania. To jest ta różnica między spółką osobową a kapitałową. Tak? Tutaj to kapitał jest tym, czym się obraca, to kapitał jest tym, co ponosi tą odpowiedzialność. Więc jeśli ty jesteś udziałowcem, to tak naprawdę ryzykujesz do wysokości swoich udziałów, tak? Bo jeśli okaże się egzekucja z majątku, to te udziały będzie prowadzona do zera, no to te udziały będą warte 0 zł, tak? Ale ponad to nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą solidarnie członkowie zarządu spółki z o.o. To jest bardzo ważna rzecz, przy której chcę się zatrzymać. Było dużo takich pomysłów w ogóle, że przekształcimy biznes, w ogóle będę spółką z o.o. i będę prezesem. Dzisiaj to jest tak powszechne dochodzenie należności od członków zarządu spółki z o.o. praktycznie jak od normalnych osób prowadzących działalność. To jest normalne. Jeśli spółka z o.o. wisi kasę, tak? Wierzyciel uzyskuje tytuł, wszczyna egzekucję. Komornik mówi, już nic nie ma, egzekucja umorzona. No to jest normalne, że pozywa się dzisiaj z automatu niejako członków zarządu. I teraz taki członek zarządu, on musi być czujny, bo ma podstawę do tego, żeby uciec od takiej odpowiedzialności, wyłączyć swoją odpowiedzialność, tak, jeśli w odpowiednim momencie na przykład złoży wniosek o upadłość. Ale mówię o tym dlatego, żeby obalić pewien mit, tak, taki w praktyce, że jeśli jesteś prezesem czy członkiem zarządu spółki z o.o., to ty w ogóle nie ponosisz żadnej odpowiedzialności. W praktyce ponosisz. I jest to już bardzo, bardzo powszechne. Ale jeśli nie jesteś w zarządzie, a masz udziały, tak, no to nie ponosisz. Minimalna wartość kapitału zakładowego w spółce z o.o. wynosi 5000 zł. Kiedyś było 50 tysięcy zł, teraz jest 5000 zł. Czyli idąc do notariusza, mamy 5000 zł, można zawrzeć umowę spółki z o.o. Tam się określa ilość udziałów, tak, przy czym ta wartość tego jednego udziału nie może być mniejsza niż 50 zł. Teraz, kształtując umowę spółki z o.o., to jest też bardzo ważne, bo teoretycznie można ją napisać w bardzo różny sposób, ale niektóre udziały mogą być uprzywilejowane, na przykład w zakresie prawa głosu albo prawa do dywidendy, czyli do udziału w zysku. Czyli powiedzmy, jeśli jest czterech wspólników, tak, i oni mają, no łącznie jest 100 udziałów, oni mają po 25% udziałów, to się może okazać, że jeden chociaż ma 25% udziałów, to jego udział głosuje jak 3 do 1, tak? Jest uprzywilejowany w stosunku 3-krotności
ma przewagę na zgromadzeniu wspólników, albo ma trzykrotne wyższe prawo do udziału w zysku. To można zawrzeć w umowie. Czyli z jednej strony, bo przeważnie jest tak, że no te udziały wiążą się z wniesieniem wkładu. Tak? Czyli powiedzmy, jeśli jest spółka no 5 tysięcy złotych, czterech wspólników, teraz no to po 1250 zł, tak? Ale powiedzmy, gdyby to była wartość majątku 100 tysięcy złotych, wartość kapitału czterech wspólników, to po 25 tysięcy wnoszą. Nie ma inaczej, ale jeden z nich ma być bardziej sterujący, powiedzmy, no to można ukształtować większe prawo zysku, czy też prawo do prawo głosu. O co jeszcze chodzi z takim prawem głosu? To jest ważne, że jeśli zawieracie spółkę z o.o. i w spółce z o.o. można zbywać udziały, to nie jest tak jak w spółce osobowej, jak sobie mówiliśmy tam, że trzeba to przewidzieć w umowie, musi być uchwała. Co do zasady, można zbywać udziały w spółce z o.o., to teraz takie prawo głosu może być też takie uprzywilejowanie, żeby zachować kontrolę nad kolejnymi udziałowcami, którzy wchodzą. Czyli na przykład powołać status wspólników założycieli. Wspólnicy założycieli mają prawo głosu uprzywilejowane w stosunku 3:1. I później, jeśli jeden z tych czterech sprzedaje swoje udziały, to on już nie ma głosu 1/4, tak? Tylko on proporcjonalnie pomniejszony. Ale to już są takie szczegóły. Chodzi o to, że można w różny sposób tym zarządzać. Spółka z o.o. nie działa osobowo, bo jest spółką kapitałową, czyli działa poprzez swoje organy. Zarząd spółki prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz, tak? Czyli to, co tam mówiliśmy o wspólnikach jawnych czy o komplementariuszu, tutaj robi zarząd. Prowadzi, czyli do wewnątrz i reprezentuje na zewnątrz. Spółka z o.o. może, ale nie musi, już nie wchodząc w szczegóły, kiedy powinna, posiadać organy kontrolne, tak? Czyli można powołać organ, który kontroluje pracę zarządu. Jest to albo komisja rewizyjna, albo rada nadzorcza, ale nie musi. Nie ma takiego obliga przy spółkach z o.o. I uchwały wspólników podejmowane są udziałami na zgromadzeniu wspólników, tak? Czyli na zgromadzeniu wspólników podejmuje się decyzję, czy sprawozdanie finansowe, czyli to, co nam zarząd w zeszłym roku wypracował, wynik. Tak? Jeśli jesteś udziałowcem, a nie jesteś w zarządzie, to po roku działalności takiego zarządu jesteś zapraszany na takie sprawozdanie, na takie zgromadzenie, zapoznajesz się z takim sprawozdaniem i mówisz, czy generalnie akceptujesz, czy nie akceptujesz, tak? I tutaj istnieje możliwość w jakiś sposób kształtowania, zmiany tego zarządu. Te rzeczy reguluje się również w umowie spółki. I ostatnia bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o spółkę z o.o. Zysk spółki z o.o. opodatkowany jest podwójnie. Ponieważ najpierw 19% podatek CIT płaci spółka. Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego. Spółka zapłaci ten podatek od tego wyniku, który zrobiła. Następnie, jeśli jest uchwała o wypłacie dywidendy, tak? Czyli ten zysk, który został wypracowany, później na koniec roku jest uchwała, dobrze, wypłacamy udziałowcom zysk, to się nazywa dywidenda, to od tej dywidendy, od tego zysku, każdy udziałowiec płaci drugi podatek. Czyli płacą od kwoty otrzymanej dywidendy według obowiązującej stawki podatkowej. Na przykład 19% przy podatku liniowym, czyli 19 i 19 to jest 38%. I teraz to jest bardzo ważne, żeby w ogóle zaplanować sobie, co my chcemy zrobić. Bo jeśli ja mam wizję powołania spółki z o.o. tylko po to, żeby w jakiś sposób ograniczyć swoją odpowiedzialność, nie zależy mi na tym, żeby ta spółka miała dobre wyniki finansowe. Nie zakładam, że kiedyś sprzedam tą spółkę. Nie zakładam, że będę chciał pozyskać inwestora, który będzie patrzył na wyniki tej spółki. Nie zakładam, że będę potrzebował finansowania, gdzie te wyniki będą istotne. To ja mogę sobie ją powołać i trzymać, sterować tym, aby wynik za rok był na poziomie plus 100 zł, plus 1000 zł, bo kwota tego podatku jest niewielka, ale są to ograniczenia. Jeśli masz takie wyniki finansowe, to nie pozyskasz jakiegoś tam wielkiego inwestora, tak? Nie pokazujesz, nie jesteś atrakcyjnym podmiotem dla niego. Natomiast jeśli od początku myślisz o rozwoju biznesu, tak, i planujesz w ogóle, że będą te dywidendy, że będą te zyski, no to musisz świadomie podjąć decyzję w ogóle, czy chcesz płacić podwójne opodatkowanie, bo ja nie.
No i generalnie chciałem Was z tym zostawić, tak? Z tym materiałem, żebyście ewentualnie sobie przemyśleli, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, czy chcieli w szczegółach porozmawiać o jakimś modelu.